To prawdopodobnie będzie najcieplejszy tydzień tego lata. Tym razem będzie można mówić o prawdziwej fali upałów. Dzisiaj temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Wysokie temperatury mają się utrzymać do niedzieli. Już dzisiaj kąpieliska i zbiorniki wodne przeżywały najazd mieszkańców spragnionych ochłody. Paweł Jędrusik. Wprawdzie zanurzyć się tu nie można, ale i tak wodne place zabaw zapewniają przyjemny chłód w upalne dni. Tak jak tutaj na katowickim osiedlu Tysiąclecia. Wodny plac zabaw, dobry pomysł. Dziecko ma frajdę. Tak, i tata też. Tyle, że całego dnia w takim miejscu spędzić się nie da, a jakoś w nagrzanym mieszkaniu trzeba wytrzymać. Wiatraki mamy jeden zamiast lampy, taki duży, wkręcony i wiatrak ten stojący. Do tego dzieci się lubią bawić kostkami lodu. Dużo lodów. Od kilku dni prawdziwe oblężenie przeżywa leżący na granicy Katowic i Mikołowa staw Starganiec, który został ostatnio gruntownie odnowiony. Przyjeżdżają tu mieszkańcy nie tylko tych dwóch miast. Właśnie wracamy już i preferujemy ranne przejażdżki. A upał gdzieś w cieniu, spokojnie tak. Lubimy spędzać, a nie na plaży wtedy. Ale brakowało tego ciepła, bo trochę chłodnych dni mieliśmy. Tak, oczywiście, więc wygrzewamy się tylko, że z umiarem. Nie możemy dla zdrowia już, żeby tak na pełnym słońcu. Choć jak widać, dla innych to właśnie wygrzewanie się w pełnym słońcu jest największą przyjemnością. Bardzo dobrze, jest latem mówić ciepło. To też okazja, widzę tutaj koło do pływania jest, wypoczynek nad wodą. Tak, Zuzia dzisiaj przyjechała z babcią i z dziadkiem się troszeczkę popluskać. Brakowało tego ciepła, bo trochę ochłodzenie było w ostatnich dniach. Było, dużo padało, no ale w sumie też dobrze, że pada. Musi czasem popadać. Ale na razie na deszcz się nie zanosi, a przynajmniej nie dziś czy jutro. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z dłuższym okresem tej gorącej pogody. Najcieplejsze teraz dwa dni to jest obecny poniedziałek, a także nadchodzący wtorek, również środa. To są temperatury przekraczające wyraźnie 30 stopni. O ile dzisiaj i jutro nie będą występowały żadne opady deszczu, żadne burze, o tyle już w środę, zwłaszcza na południu regionu, istnieje pewne prawdopodobieństwo, że takie burze się pojawią. Podczas takich upałów warto pamiętać, aby regularnie pić wodę i unikać zbyt długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach około południowych.